Ukraińców poniosły emocje i bardzo złe emocje. I Polacy, i rząd polski bardzo wiele im pomagają od czasów agresji rosyjskiej. To jest w naszym interesie, dlatego też to robimy. Chciałbym, żeby tutaj pan Andruszkiewicz wymienił swoje jakieś dokonania, które ma na koncie przez te lata, od kiedy, no, że tak powiem, wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Naszym celem jest samodzielna trzecia kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Witamy Państwa serdecznie. Adam Andruszkiewicz jest Państwa i moim gościem w drugiej części. Wiceminister cyfryzacji Prawo i Sprawiedliwość i kandydat Prawa i Sprawiedliwości tak Zjednoczonej jest. Prawicy z Białegostoku. Całego województwa podlaskiego, z trzeciego miejsca. Jak panu idzie kampania w regionie? Panie doktorze, intensywnie, z pewnością, aczkolwiek myślę, że jeszcze taki kluczowy czas przed nami, bo tak z tego, co zauważyłem z poprzednich swojej kampanii, to politycy tak wierzą, że ta kampania jest najważniejsza dla nas wszystkich i że wszyscy nim żyją, a myślę, że wiele osób jeszcze jednak skupia się na swoim życiu i pewnie gdzieś tam bliżej wyborów będzie uważnie czytać to, co mamy do zaproponowania, ale my oczywiście nie zwalniamy tempa i bardzo mocno pracujemy. I co mnie cieszy, ja głównie w swoim terenie na przykład widzę aktywność polityków Prawa i Sprawiedliwości największą. To jest dla mnie bardzo dobry znak. Czy wschodnia część Polski jest dzisiaj bezpieczna według pana? Jest bezpieczna z uwagi na to, że mamy po pierwsze rekordowe siły Wojska Polskiego obecne w naszym regionie. Niemal 10 tysięcy żołnierzy naszych z biało-czerwoną flagą na ramieniu strzeże naszych granic. Po drugie, mimo sprzeciwu pana Tuska i tej ekipy Platformy Obywatelskiej udało nam się zbudować bardzo sprawnie zaporę na granicy z Białorusią. Zaporę, która po pierwsze wspiera pracę naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji w tym, żeby tej granicy na co dzień bronić przed nielegalną migracją, ale również utrudnia samym przybytnikom ich pracę, a wiemy, że oni tą granicę bardzo szybko chcieli mocno naruszać i szeroko. No i po trzecie, wydaje się, że jesteśmy silni sojuszami jednak, dlatego że jesteśmy w NATO i to jest ta gwarancja, że no, myślę, że wschodni nasi sąsiedzi jednak kalkulują to, że starcie z Wojskiem Polskim plus starcie z NATO jednak dla nich nie byłoby opłacalne. Ja przypomnę telefon do studia, bo możecie dzwonić do pana ministra, zadawać pytania. 22 kierunkowy, dalej 515-90-00. Dzwońcie, piszcie na czacie. Panie ministrze, wczoraj Michał Kierwiński mówił tak, za rządów Platformy i tych, które były, i tych przyszłych, każdy centymetr polskiej ziemi byłby broniony. To jest kwestia odpowiedzialności polityków. Rozumiem, że nie zgodziłby się pan z tymi słowami. No nie zgodziłbym się z uwagi na dokument, który został ostatnio ujawniony przez ministra obrony narodowej. I bardzo dobrze został ujawniony. Ja jako, już nie jako polityk, ale jako mieszkaniec Polski Wschodniej chciałbym bardzo serdecznie panu ministrowi za to podziękować, ponieważ Polacy muszą być świadomi tego, że pod rządami Platformy rozważano oddanie agresorowi wschodnich rubieży naszego kraju. Czyli można powiedzieć, że mieszkańcy warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, ale także Mazowsza. No tak, panie ministrze, no, generał Skrzypczak... Byliby oddani na pastwę Rosji. Generał Skrzypczak mówi tak. Na to, co pan teraz mówi w wywiadzie dla PAP-u, to wymysł polityków, którzy nigdy nie konsultowali tego z wojskowymi, co więcej, w ogóle nas nie słuchali, komentował generał Skrzypczak. Po co w ogóle były takie koncepcje, można zapytać? No właśnie, czy ja szanuję oczywiście pana generała, aczkolwiek chyba był związany z poprzednią ekipą, także wydaje mi się, że tutaj nie jest zbyt obiektywny w tej materii. Natomiast absolutnie jest tak, że jeśli takie w ogóle koncepcje były zakładane, to są koncepcje, które muszą ujrzeć światło dzienne z uwagi na to, że powinny być natychmiast odrzucone i zostały odrzucone przez nasz rząd. To znaczy, proszę zauważyć, że w momencie, kiedy pojawiło się zagrożenie geopolityczne z kierunku wschodniego, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zamiast, tak jak robiła to Platforma, likwidować jednostki wojskowe, zaczął je tam przywracać, a nawet odbudowywać wręcz, bo nie, u mnie w województwie no to szereg jednostek zostało odbudowanych nawet po kilkudziesięciu latach, które zostały zlikwidowane wcześniej. Przypominam chociażby o budowie Wojsk Obrony Terytorialnej, które także były hejtowane niesamowicie. Pamiętamy te teksty Wojska Macierewicza, Wojska PiSu, takie rzeczy tam latały, ale tutaj też szacunek dla wszystkich zwotów, bo jakby nie poddali się temu hejtowi. Ale proszę zauważyć, że jakby taką naturalną reakcją rządu Prawa i Sprawiedliwości było to właśnie to przerzucenie rekordowej ilości Wojska Polskiego na wschodnią granicę. Ja bardzo często, kiedy jeżdżę no chociażby na ósemką z strony Warszawy na Podlasie, mijam kolumny. No mijam kolumny wojskowe, tak? I szczerze mówiąc, mnie to widok cieszy, bo ja wtedy się czuję bezpiecznie, ale co najważniejsze, mieszkańcy nasi czują się bezpieczni. Panie ministrze, jak poinformował polski MSZ, w ciągu 2,5 roku wydał prawie 1 800 000 wiz krajowych. Czy to nie jest zbyt dużo według pana?
Dziękuję za to pytanie, dlatego że trwa taki festiwal troszeczkę obudy wokół tych wiz, dlatego że nasza gospodarka bardzo szybko się rozwija. Ja wiem, że oczywiście ja sam się wychowałem w Polsce, gdzie największą zmorą było chyba bezrobocie i to zawsze była taka tragedia. W każdej kampanii wyborczej, każdy polityk, który startował, gdzie by nie startował, to na swoich ulotkach zamieszczał walkę z bezrobociem. Jedno z pierwszych hasł, ja sam to pamiętam, czytałem jako młody chłopak takie ulotki. Dzisiaj tego nie ma. Dzięki rządu Prawa i Sprawiedliwości mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej, w Europie w ogóle. W związku z powyższym potrzebujemy także rąk do pracy, stąd te wizy, ale to dotyczy ludzi, którzy przyjeżdżają legalnie, są sprawdzeni, są zweryfikowani przez służby i podejmują się bardzo ciężkiej pracy, często także bardzo ciężkiej pracy fizycznej u nas, ale z naszych danych wynika, że oni w większości zazwyczaj opuszczają również nasz kraj, także to nie są osoby, które przyjeżdżają tutaj w całej tej swojej masie na stałe. Więc absolutnie wydaje mi się, że mamy to pod kontrolą i zresztą chyba nie mamy w Polsce jakichś dużych problemów masowych, tak jak na przykład w krajach zachodnich. Ja nie widziałam w Polsce jakichś zamieszek na tle na przykład migranckim. Mamy pierwszy telefon do pana ministra. Pan Michał z Warszawy. Prosimy o pytanie. Dzień dobry. Ja chciałem się podpytać. Na początek może troszkę kwestia z przeszłości, ale też z przełożeniem na teraźniejszość. Czy pan ma może jeszcze jakieś kontakty z panem Bosakiem albo z innymi ludźmi związanymi gdzieś tam z ruchem narodowym? Czy się znacie, kontaktujecie? Może są jakieś rozmowy? Czy jak to wygląda między państwem? Czy raczej pan się dystansuje od tego? Nie, znaczy tych relacji gdzieś tam już pewnie od wielu lat jakichś głębszych nie ma. Nie dziwię się, że pan nie zapytał o pana Winnickiego na przykład, bo też przecież zniknął z polskiej polityki. Na ten moment przynajmniej, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, jeśli rzeczywiście to jest ten powód, no to życzymy mu zdrowia oczywiście, tak jak każdemu człowiekowi. Natomiast wydaje się, że w kwestiach tych, które nas podzieliły z kolegami, no to tutaj jakby ten podział jest bardzo silny, dlatego że po drodze swojej politycznej ja wiele razy obserwowałam zachowania chociażby czy to Krzysztofa Bosaka, czy tej drużyny całej, która na przykład w czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku, kiedy byliśmy do wyboru Rafała Trzaskowskiego, de facto w ten sposób powrót Platformy do władzy, a utrzymanie obecnego statusu z panem prezydentem Andrzejem Dudą na czele, no to jakoś wtedy panowie, którzy mają bardzo często ten patriotyzm na ustach, którzy byli, przypominam, bo wtedy, kiedy działaliśmy razem jako młody chłopak, także chociażby byłem zaangażowany, nie wiem, w tworzenie Marszu Niepodległości, no to wtedy ekipa Tuska, która rządziła, to nasłała na nas służby i policję, tak? I byliśmy tam gdzieś pałowani po drodze. No to wtedy panowie jakby nie było ich stać na to, żeby sprzeciwić się no, temu, żeby pan Trzaskowski wygrał wybory i poprzeć wprost prezydenta Andrzeja Dudę. Wtedy oni stanęli w rozkroku, a nawet Jacek Wilk, pamiętam, powiedział, żeby zagłosować na Trzaskowskiego, co już było totalną aberracją. Więc ja jakby tutaj utwierdziłem w przekonaniu, że dokonałem no już przed wieloma laty słusznego wyboru. Pan Michał, panie Michale, czy ma pan drugie pytanie? Króciutko prosimy. Tak, oczywiście. Chciałem się podpytać, bo kiedyś było podejście do wykreowania polskiej kryptowaluty. Czy jak to wygląda? Czy jeszcze gdzieś tam pracujecie? Czy nad tym, czyli nad jakimś pieniądzem cyfrowym? Są prace, jakieś plany? Czy no, te kwestie chciałem się zapytać. Nie, panie Michale, Ministerstwo Cyfryzacji obecnie nie planuje pracować nad takim projektem. Ja osobiście jestem dość mocno zdystansowany co do kryptowalut i tutaj zalecam szczególnie wysoką ostrożność. Natomiast wydaje mi się, że takich planów nie ma i o nich nie wiem i z pewnością, jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji, to w tym kierunku my nie pracujemy. I też, żeby była jasność, to też warto tutaj powiedzieć w kontekście często i walut i generalnie płatności. Nasz rząd jest absolutnie zwolennikiem pozostawienia gotówki, co jest bardzo ważne. Ja się cieszę z tego, że w Polsce w wielu miejscach można płacić, nie wiem, kartą, telefonem, blikiem, jak chcemy, tak w taki sposób zdalny, bym powiedział, elektroniczny. W dużo lepiej rozwiniętym stopniu niż w państwach zachodnich, bogatszych, co ciekawe, gdzie niejednokrotnie bez gotówki ani rusz. Ale uważam, że gotówka jest takim symbolem wolności i powinna być pozostawiona w tej formule, jaka dzisiaj funkcjonuje. I mamy drugi telefon do pana ministra, pan Kacper z Chrzanowa. Prosimy. Okej, okay. Dzień dobry. Wie pan co, ja tak od razu powiem. Ja jestem kierowcą międzynarodowym, pracuję 4 tygodnie, potem mam 2 wolnego, to mi pozwala dobrze spożytkować czas. Ale mam taki problem, ponieważ no niestety jestem bardzo długo za granicą, czasem przychodzą mi mandaty i w tym momencie prawo wygląda w ten sposób, że jeżeli ja nie odbiorę listu do 2 tygodni, pismo uważa się za doręczone. I ostatnio mam taki problem, no przyjdzie mi mandat, ja nie jestem w stanie tego pisma odebrać i nagle ja się dowiaduję, że miałem cokolwiek do zapłaty
przez to, że wchodzi mi komornik na konto. I w takim razie jest, moje pytanie brzmi, czy jest w planach jakaś opcja, nie wiem, dostarczania takich listów elektronicznie, sądownie lub cokolwiek, bo jeżeli ja nawet próbowałem dzwonić do sądów gdziekolwiek, sądy odpowiadały, że no niestety u nich korespondencja jest tylko i wyłącznie pisemnie i no i to jest mój problem, że tak powiem, umywają ręce cały czas. Tak, dziękujemy. Pan minister odpowiada. Dziękuję. Tak, no rzeczywiście taki problem jest i dlatego też my podjęliśmy pracę nad ustawą, która dotyczy doręczeń elektronicznych i chcemy, żeby docelowo w Polsce funkcjonował taki system, żeby komunikacja na linii obywatel-państwo odbywała się w dużej mierze w sposób elektroniczny. Będzie to polegało na tym, że obywatel będzie posiadał taką skrzynkę do odbioru korespondencji elektronicznej od wszystkich instytucji państwa. Nie mylić, to nie będzie skrzynka mailowa, bo jasność, to nie chodzi o prywatność maila, tylko będzie to specjalna, dedykowana skrzynka do odbioru takiej korespondencji urzędowej i wówczas skończymy no, z taką zabawą właśnie, że musimy osobiście biegać na pocztę na przykład z dowodem i tam odbierać osobiście w miejscu zameldowania jakieś ważne pismo, które są do nas skierowane, tylko chodzi o to, żeby docelowo każdy z nas mógł na przykład w swoim smartfonie odebrać jakąkolwiek korespondencję urzędową, niezależnie w jakim miejscu świata się będzie znajdował, czy będzie tak jak pan ciężko pracował gdzieś za granicą, czy jak będziemy nawet na wakacjach w innym miejscu, tak, no to wtedy będziemy mogli taką korespondencję odebrać. No naszą ambicją jest to, żeby to zostało wprowadzone jako standard i myślę, że uda nam się to w przeciągu najbliższych lat zrobić, dlatego że wiele naprawdę w cyfryzacji dobrego się zadziała, ale to także jest taka kwestia, którą zdecydowanie musimy na stałe rozwiązać, ale żeby była jasność także dla obywateli, którzy będą chcieli w ten sposób tradycyjny się dalej porozumiewać z państwem, czyli na przykład będą chcieli po prostu dostawać list przez listonosza, pocztą, to taka możliwość również zostanie zachowana. Panie ministrze, wracając jeszcze do tych wiz krajowych, prawda, których jest 2 miliony prawie, polskie MSZ w ciągu 2,5 roku wydał. Jeśli dobrze liczę, w ciągu 10 lat idąc tym tokiem, to byłoby to jakieś, jak dobrze liczę, 7 około milionów niepolskich obywateli w naszym kraju. I rozumiem, że jest zapaść demograficzna, ale czy nie możecie sprowadzać Polaków z powrotem do ojczyzny zamiast no, obcych kulturowo tak naprawdę? Panie doktorze, ja sam pamiętam, pracowałem w Komisji Łączności z Polonią, z Polakami za granicą nad projektem ustawy o karcie Polaka i tam rzeczywiście do tej ustawy został dodany szereg instrumentów, które ułatwiają powrót repatriantom, bo pewnie to pan redaktor ma na myśli, tak? Z kraju, gdzie byli na przykład wywożeni w czasie wywózek na Syberię, ich z większości dziadkowie już, tak? Bo to raczej już tak trzeba patrzeć wiekowo. I dużo osób na podstawie tej ustawy zostało do Polski zaproszonych. Ja sam takie rodziny poznałem repatrianckie, one sobie w Polsce mieszkają, dobrze się aklimatyzują, mają pracę. Z tym, że pewnie nie są to liczby dla wszystkich nas zadowalające, mówiąc zupełnie wprost. No siłą też nikogo przecież nie przywieziemy, musimy stworzyć jak najlepsze warunki i to się dzieje. Cieszą nas także powroty z krajów zachodnich. Jeśli chodzi o te liczby, to tak jak powiedział pan redaktor, o tych 2 milionach, pamiętajmy, że w tym również jest zawarta liczba Ukraińców, podejrzewam, chociażby w dużej mierze, no bo także Ukraińcy stali przyjęci po 24 lutego 2022 roku w dość masowej skali jako uchodźcy wojenni. No ale wydaje mi się, że oczywiście, panie doktorze, są problemy, jestem tego świadomy, jednostkowe, tak jak zawsze i na świecie, gdzie są ludzie, tam także jednostkowe problemy się pojawiają, ale mimo wszystko, kiedy porównujemy to, jak wygląda sytuacja z migrantami, z uchodźcami w Polsce, jak wygląda na Zachodzie, to fakt, że blokujemy na przykład możliwość masowego przyjazdu migrantom, którzy chcą żyć tylko i wyłącznie na socjalu z Afryki Północnej, powoduje, że Polska, no tak mówiąc kolokwialnie, nie dorobiła się nie wiem, palonych samochodów. Ten socjal będzie wygaszony z początkiem nowego roku, dobrze mówię, tak? No taką zapowiedź dał rzecznik rządu Piotr Miller, myślę, że wie co mówi, no bo jest jednak reprezentantem i głosem naszego rządu. No, wiemy, że zasoby finansowe nie są nieskończone, a wydaje mi się, panie doktorze, tak uczciwie zupełnie mówiąc, no to już każdy z naszych przyjaciół z Ukrainy, który tu przyjechał, miał czas na to, żeby się zaklimatyzować, żeby zdobyć pracę po prostu na niższe bezrobocie i żeby po prostu móc się samemu utrzymać w Polsce. Kolejny telefon, pan Felix z Szepietowa. Prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy o pytanie do pana ministra. Pierwsze pytanie o politykę podatkową Prawa i Sprawiedliwości. Czy jeśli Prawo i Sprawiedliwość po wyborach ponownie będzie w rządzie, to czy obniży bądź zlikwiduje niektóre podatki, bo jest ich rzeczywiście dość dużo. Na przykład też podatek dochodowy nie jest nam potrzebny, bo to no, można powiedzieć, że to jest kara za pracę. I czy Prawo i Sprawiedliwość uprości system podatkowy, bo gdyby
te podatki były niższe, gdyby ich było mniej, to nie byłyby potrzebne te wszystkie programy socjalne, które, nie ukrywajmy, napędzają inflację. I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie o unijny zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Bodajże po 2035 roku ma być wprowadzony ten zakaz. Prawo i Sprawiedliwość nie zareagowało na ten zakaz. W związku z tym pytanie, czy jeśli te samochody spalinowe zostaną zakazane, to czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś pomysł, co zrobić, aby ludzie mieli po prostu czym jeździć? I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Pan minister odpowiada. Dziękuję. Pozdrawiam mieszkańców Szepietowa. No, szanowni państwo, no, generalnie jeśli chodzi o podatki, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło szereg podatków, no, między innymi wprowadzając nawet przecież obniżkę i podatku PIT, ale także uproszczenie CIT-u. Wszyscy wiemy o zerowym podatku PIT dla młodych, czyli zerowym PIT-ie 26 roku życia. Jeśli chodzi o całkowitą likwidację podatku, który pan mówił, tak zwany podatku od dochodów, no to wydaje się, że to jest ciężkie do realizacji z uwagi na fakt, że pan powiedział, że nie były programy społeczne potrzebne. No, ja tu bym wszedł w polemikę, to znaczy ja uważam, że wielką zdobyczą naszego rządu jest to, że są programy społeczne, które wspierają na przykład ludzi w potrzebie, rodziców, nie wiem, starsze osoby, seniorów, takich jak 13, 14 czy teraz 800+. To znaczy dla mnie to jest taki fundamentalny spór, chociażby który nas dzieli z Konfederacją. To znaczy kiedy ja słyszę o tym, że ma być całkowicie zlikwidowane wsparcie, no bo nie wiem, ktoś jest młody, silny, pracuje, zarabia, to powinny być tylko i wyłącznie jego pieniądze, no to ja zostałem inaczej wychowany. Znaczy ja zostałem wychowany w ten sposób, że jednak ja się cieszę z tego, że jesteśmy młodzi, tutaj pracujemy i zarabiamy pieniądze, to jest bardzo dobrze, ale również jakby no warto wesprzeć te osoby, które są potrzebujące, które kiedyś pracowały na nas chociażby, tak? No bo ci starsi ludzie, którzy są dzisiaj na emeryturze, także pracowali na nasze wykształcenie, kiedy my się uczyliśmy, kiedy podjęliśmy naukę na różne, na nasze jakby wsparcie tutaj i nie chciałbym mówić, dzielić Polaków w ten sposób, że ktoś już jest niepotrzebny i powinien dostawać tego wsparcia, to jest jego problem, a jak ty pracujesz się zdrowie, silny, to powinniśmy tylko z tego powodu zyski. To jest takie kluczowe, gdzie jednak ta solidarność społeczna powinien moim zdaniem występować, taka jest solidarność międzypokoleniowa. Tak samo w kontekście rodzin. No, rodzice także ponoszą przecież większe koszta utrzymania swoich pociech, a jeśli te rodziny są, jeśli są dzieci, no to jest rozwój gospodarczy, tego nie ma co podważać. Drugie pytanie dotyczyło samochodów, silników spalinowych. No tutaj myślę, że nasz rząd absolutnie nie będzie popierał jakichś radykalnych rozwiązań i będziemy stać na stanowisku takim, żeby jednak ten datę, o której jest mowa, przesuwać w czasie, ale myślę, że sama Unia Europejska będzie przesuwać, bo to jest moim zdaniem, panie rektorze, mówiąc wprost, projekt niewykonalny. Że się wycofa Unia, jeśli przyjdzie co do czego? Myślę, że tak. Francja, Niemcy, które prawda, no też nie w ich interesie jest to. Oczywiście my jakby tutaj dostrzegamy te trendy, które się dzieją, natomiast jest tak, że jednak silniki spalinowe dominują ciągle i ja nie widzę wśród jakby ludzi masowego trendu i chęci przechodzenia na elektryki. Jak pan ocenia nasze relacje z Ukrainą w kontekście tego, co się teraz dzieje, prawda? To mamy do czynienia z wojną handlową, o czym mówił przed panem tutaj, siedząc w studiu, Sławomir Mentzen. Zgadza się pan z tym? Musimy na te relacje patrzeć wielopoziomowo. Znaczy, ja nie lubię takiego patrzenia na zasadzie dzisiaj się przytulamy całościowo i się kochamy, a o jedną sprawę się pokłócimy, to jesteśmy śmiertelnymi wrogami, wyciągamy przeciwko sobie noże. Nie na tym polega polityka. W naszym strategicznym interesie jest to, żeby Rosja przegrała wojnę z Ukrainą i żeby jak najdalej odsunąć wojsko rosyjskie od Polski. Ja to mówię jako mieszkaniec województwa wschodniego, który jasne, jest ale panie Szara, co zrobić z tym problemem, który teraz jest? Natomiast to, że Ukraina, Kijów podały Polskę, znaczy skierowały wniosek, prawda, do Światowej Organizacji Handlu. Absolutnie tutaj uważam, że Ukraińców poniosły emocje i bardzo złe emocje. I Polacy, i rząd polski bardzo wiele im pomagają od czasów agresji rosyjskiej. To jest w naszym interesie, tego też to robimy. Czy to jest jakiś brak wdzięczności, by pan to nazwał? Brakiem wdzięczności? W polityce z tą wdzięcznością tu się nauczyłem, że tam generalnie, żeby na nią nie liczyć, to raczej jest chłodna kalkulacja zysków i strat. Natomiast czyli nie ma już przyjaciół, są interesy, jak to się brutalnie mówi. Myślę, że nawet, panie rektorze, i nawet w rodzinach są czasami rozbieżności, tak? I są bardzo ostre kłótnie, przecież wiemy o tym wszyscy. No ale myślę, że jednak Ukraińcy powinni zrozumieć, bo ja na przykład przeglądam, nie wiem, internet, media społecznościowe, że takim działaniem szkodzą przede wszystkim sobie, nie Polsce. Polska sobie poradzi, szanowni państwo.
Polska sobie poradzi, my utrzymamy to embargo na te produkty z Ukrainy, na przykład na zboże, z uwagi na fakt, że chcemy chronić polską wieś, natomiast my sobie gospodarczo damy radę. A czy jeśli Ukraińcy spowodują, że co już się dzieje, część na przykład komentatorów, która dotychczas była bardzo przychylna Ukrainie, zaczyna ostro krytykować Kijów i zmieniać narrację w stosunku do Ukrainy, to raczej dla nich na końcu nie będzie dobre. Ja też się boję, że tam, panie rektorze, są w tle interesy różnego rodzaju krajów. Jak zawsze, jak wszędzie. Niemieckie, francuskie, holenderskie, już wiemy, że te koncerny z tym samych państw mają tam potężny biznes. Mamy kolejny telefon. Pan Michał Storunia, prosimy o pytanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chciałbym, żeby tutaj pan Andruszkiewicz wymienił swoje jakieś dokonania, które ma na koncie przez te lata, od kiedy, no, że tak powiem, wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości za posadę, którą posiada, czyli jakie ma dokonania. To i to wszystko. Dziękujemy. Pan minister odpowiada. Szanowni Państwo, myślę, że przede wszystkim Ministerstwo Cyfryzacji udało nam się osiągnąć bardzo wiele dobrego. Ja bardzo często przeprowadzałem cały proces legislacyjny, jeśli chodzi o ustawy konkretne, które z Ministerstwa Cyfryzacji wychodziłybym. Pracowałem w Komisji Cyfryzacji, potem przeprowadzałem projekty ustaw przez Sejm, przez Parlament, przez Senat. To jest taka praca, którą tak być może super jakoś nie widzieć na co dzień, ale ona musi być wykonana i nie jest wcale prosta, ponieważ są tu niuanse prawne, które trzeba reprezentować wspólnie z zespołami i rozmawiać z opozycją, a większość, zdecydowana większość ustaw, która nawet chyba wszystkie, które wyszła z Ministerstwa Cyfryzacji, była popierana nie tylko naszą większością, ale także większością w ogóle sejmową, co nas bardzo cieszy. To pokazuje, że to były dobre ustawy. Na pewno głównym takim moim, nie lubię tego słowa, na nich będzie osiągnięciem, jest chociażby mObywatel, czyli aplikacja, która ostatnio już przeszła w mDowód osobisty w telefonach. Jesteśmy dzisiaj największym krajem Unii Europejskiej, który ma dowód osobisty w smartfonie, powszechnie respektowany na równi z tym dowodem takim tradycyjnym, plastikowym. Tak? I to się udało zrobić. Ja prowadziłem tę ustawę także również przez Sejm, przez Parlament, także w rządzie. No i wiele także oczywiście takich działań lokalnych z tych tyle województwa podlaskiego, rekordowe inwestycje w naszym regionie, co bardzo cieszy, bo to także ma być taka ziemia nie tylko piękna, nie tylko kojarząca się z żubrami, disco polo i stękaczem, ale także również z dobrymi drogami, z miejscami pracy i z tym, że ludzie zostają tam. I mamy kolejny telefon. Pan Aleksander ze Szkocji, jeśli dobrze mówię, konkretnie z Glasgow. Tak jest. Dobry wieczór, panie redaktorze i panie ministrze. Witamy. Ja mam takie pytanie z racji tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie boi się nowoczesnych umysłów, które być może inne partie by odkładały w nieskończoność. Chciałbym zapytać pana ministra, z racji tego, że województwo podlaskie ma ponad 1 000 000 mieszkańców, jak również cała 9-milionowa Białoruś nie posiada żadnego lotniska, z którego mogłaby latać do Europy. Tak naprawdę mają lotnisko w Mińsku, gdzieś tam do Azji, do Turcji i tak dalej, nigdzie do Europy. I chciałem zapytać, czy na przykład Prawo i Sprawiedliwość byłoby chętne zrobić jakieś badania wstępne do tego, czy lotnisko w Białymstoku okazałoby się prawdziwym hitem zarówno dla Podlasiaków, jak i dla milionów Białorusinów, którzy nie mogą wylecieć ze swojego kraju do Europy, a Białystok jest tuż, tuż. I być może to lotnisko okazałoby się prawdziwym hitem. Dziękuję ślicznie. To wszystko. Dziękujemy. No cóż, znaczy, jeśli chodzi o lotnisko, to wiemy, że także blisko granicy w Grodnie jest lotnisko na Białorusi. No ale oczywiście nie jest to jakieś olbrzymie lotnisko, ale ono tam funkcjonuje. No ja oczywiście jako mieszkaniec województwa podlaskiego, polityk stamtąd, no bardzo bym sobie życzył tego, żebyśmy docelowo byli w stanie to lotnisko zbudować. Te rozmowy się toczą, między innymi pod patronatem naszego marszałka województwa, Artura Kosickiego, który także nad tym ciężko pracuje. Tutaj jako rząd go wspieramy w tej materii. No ale wiemy również o planach budowy szprychy szybkiej do centralnego portu komunikacyjnego. No i jeśli chodzi o mieszkańców Białorusi, którzy mieliby z tego lotniska Białymstokim korzystać, to myślę, że póki co to musimy poczekać na to, aż w końcu tam się skończy ta dyktatura, która jest obecnie, która spowoduje, że będziemy mogli normalnie przejście graniczne chociażby utworzyć, bo w tym momencie w większości są pozamykane, ten ruch zamiera. Na czym no oczywiście ubolewamy, tak, bo byśmy woleli, żeby tam normalnie była normalna wolność, żebyśmy mogli się wzajemnie odwiedzać, bo na Białorusi także mieszka mnóstwo Polaków i tam jest nasze dziedzictwo kulturowe również bardzo silnie obecne, rodzinszczyzna cała, no to są ludzie, którzy kochają także i Polska, ale również jakby i nasze kościoły i cała tam tradycja, Mickiewicz przecież i tak dalej. No ale ta żelazna kurtyna troszeczkę nas tam znowu podzieliła. No cóż, no myślę, że jeśli będziemy mocno działać ku temu, żeby pan Putin przegrał wojnę, to myślę, że posiągnie są Łukaszenkę pod lut i może finał będzie dobry. Panie ministrze, opozycja bije na alarm, afera wizowa,
zdominowała ostatnie dni, tygodnie. Prezes Kaczyński mówi z kolei, że to nie jest nawet aferka. Według pana jest afera wizowa, czy jej nie ma tak naprawdę? Nie, no znaczy ja uważam, że nie ma. No, bardzo szczegółowo prześledziłem te dane, które były publikowane. Jeśli panie redaktorze, sam pan redaktor te dane przytaczał, nie? Mówił pan setki tysięcy wiz, 2 miliony wiz i tak dalej. Mówimy o nieprawidłowościach w skali kilkuset. Czyli tak naprawdę to nawet nie jest promil. To dlaczego Piotr Wawrzyk został odwołany z funkcji wiceszefa MSZ? No bo jeśli, panie rektorze, wokół jakby ludzi, którzy byli w jakiś sposób pewnie pośredni, bo na tych nie znam, tak związani z panem ministrem Wawrzykiem, stanęły tak poważne podejrzenia, że brali udział w jakimś nawet małym, nawet marginalnym, ale jednak przestępczym procederze w tym kierunku, no to wówczas należy szybko wyciągnąć wnioski polityczne i to robimy w przeciwieństwie naszych oponentów, którzy, przypominam, no przecież jaką wagę zarzutów miał na przykład pan, nie wiem, pan Nowak, tak, a nie było oporu, żeby go bronić publicznie. Czyli myśli pan, że afera wizowa, tak zwana afera wizowa, nie wpłynie na wasz wynik wyborczy? Panie rektorze, my oczywiście z pokorą podchodzimy do wszystkich problemów, które występują. I tu z pokorą tłumaczymy także Polakom, że naprawdę nie jest to afera w skali żadnej masowej, tak jak powiedział pan prezes Kaczyński, nawet nie jest to aferka. Natomiast wydaje się, że jednak ten program, który mamy do zaproponowania i to, że potrafimy wyciągać wnioski z błędów popełniamy, a jesteśmy ludźmi tylko, tak? No, każdy człowiek popełnia jakieś błędy. No, błędy może, nie wiem, nie popełniać tylko ten, co zamknąłby się w sypialni lub po kodrą, no, to też jest błąd, bo tak nie można robić. Natomiast potrafimy przeprosić, wyciągnąć wnioski i idziemy dalej. Jaka Polska po wyborach nas czeka, panie ministrze? Kto będzie rządził? Czy PiS z Konfederacją, czy samodzielnie, a może Platforma z Donaldem Tuskiem na czele przejmie władzę? Proszę mnie nie straszyć tym ostatnim zapowiedzią. I mówię zupełnie serio, jako człowiek, który się wychował pod rządami Platformy Tuska i tak naprawdę pamiętam na Podlasiu nasze jedyne rozważania, jak byliśmy gdzieś tam na studiach, to kto do jakiego kraju wyjedzie pracować na wakacje, żeby się utrzymać w następnym roku akademickim. Tak? Ale panu się udało. No się udało, ale to wcale nie było lekko. Jakby, tak? Natomiast generalnie trzeba powiedzieć zupełnie wprost, że naszym celem jest samodzielna trzecia kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jest to do osiągnięcia patrząc na obecne sondaże, chociaż my jakby nie jesteśmy wpatrzeni w te sondaże. Sondaże właśnie na to nie wskazują. Sondaże na to nie wskazują, prawda? No. Były takie, które wskazywały niedawno przecież. Samodzielna większość? Tak, były. Nawet nieprzychylnym na mediach, tak? Ja już nie będę ich reklamował, ale były takie tytuły prasowe. Dobrze, a załóżmy, że nie macie tej większości. No, układacie się wtedy z Konfederacją? Panie rektorze, pracujemy na samodzielną większość, tak samo jak w roku 2015. To jest wariant A, rozumiem, wariant alternatywny? Ja uważam, szczerze mówiąc, gdybym, nie chcę się zakładać, może nieładnie, ale gdybym miał się założyć, to może jakiś inny program bardziej rozrywkowy, panie rektorem, wybierzemy i założymy się jakiś szczytny cel i uważam, że ta trzecia kadencja samodzielna będzie do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji, był państwa i moim gościem w drugiej części programu. Dziękuję. Panie ministrze. A kolejny... Jeszcze mamy. To panie ministrze, na szybko panu powiem, mamy tu informację od wydawcy, że policja zatrzymała posłankę Gajewską. W związku z tym, że informowała o aferze wizowej, dostaje od wydawcy w Otwocku to się działo. Jak pan skomentuje na gorąco ten fakt? Znaczy nie znam tego faktu, więc ciężko mi go komentować, ale nie sądzę, żeby policja zatrzymywała kogokolwiek w związku z tym, że po prostu informował o jakiejś sprawie. Myślę, że no pewnie pani poseł nadużyła może, nie wiem, swojego immunitetu albo swojej pozycji. Informacja dosłownie z ostatniej chwili, panie ministrze, czyli... Puentując, jak pan to jeszcze komentuje na koniec? Myślę, że gdyby pani poseł spokojnie, kulturalnie sobie po prostu stała i nie przekraczała pewnie jakichś swoich, nie wiem, uprawnień, to by pewnie nic się takiego nie wydarzyło. Nie wiem, nie znam sprawy, więc ciężko mi to oceniać. No, myślę, że policja w Polsce nie zatrzymuje nikogo tylko za to, że sobie grzecznie stoi i tam o czymś informuje. Dobrze. Jeszcze raz, pan minister Andruszkiewicz był państwa i moim gościem. Kolejny Wieczorny Ekspres już jutro o godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Huberta Biskupskiego. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia.